Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia jest pan minister Jarosław Selin, wiceszef Resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i numer dwa na liście PiS w Gdańsku. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie ministrze, zdawałoby się, że jest sprawa, która na pewno nie powinna dzielić, a tą sprawą jest między innymi przyszłość Muzeum Westerplatte, Muzeum wojny Rozpoczęcia Wybuchu II wojny światowej. Jak to się stało, że ta sprawa zaczęła dzielić chociażby mieszkańców Gdańska, dlaczego jest tak, że pani prezydent Gdańska protestuje przeciwko ustawie, którą wnieśli posłowie prawa i sprawiedliwości, którzy chcą, żeby to miejsce stało się wizytówką, żeby tam stworzono takie bardzo dobre i dobrze wyglądające muzeum. Ja nie jestem pewien, czy to dzieli mieszkańców Gdańska, mam nadzieję, że nie, ale rzeczywiście są negatywne jakieś reakcje władz miasta Gdańska w sprawie wydawałoby się oczywistej dla wszystkich Polaków po prostu. Jest już, istnieje Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 jako filia Muzeum II Wojny Światowej. Organizuje różnego rodzaju wydarzenia, prowadzi badania archeologiczne na terenie półwyspu Westerplatte. Już druga faza tych badań i odkryliśmy bardzo dużo bardzo ciekawych, emocjonujących artefaktów, które w przyszłości w ekspozycji muzealnej powinny być prezentowane. Natomiast mamy plan zbudowania takiego dobrego, ciekawego, plenerowego muzeum na terenie Półwyspu Westerplatte. Ale żeby to było możliwe, to trzeba uporządkować sytuację własnościową na terenie Westerplatte. Na tym małym terenie, tak symbolicznym dla nas wszystkich, powszechnie znanym, również w świecie kojarzonym, jest pięcioro, pięciu właścicieli, w tym miasto Gdańsk. I e, nie da się tego muzeum zbudować plenerowego, jeżeli jest takie rozproszenie własności. W związku z tym specustawa, dziękuję za to. Moim, e, moim kolegom z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, że taką ustawę wnieśli, żeby tę sprawę uporządkować, żeby to było w jednych rękach, w rękach państwa e, i to umożliwi Państwowemu Muzeum Westerplattej Wojny obronnej 1939, jako filii Muzeum II wojny światowej, zbudować wreszcie to muzeum. I no dobrze, myślę, to, że to jest w interesie wszystkich. To dlaczego wszystkich. w takim razie sprzeciw miasta, władz miasta Agdańska? Że... Pani e, prezydent e, Aleksandra Dulkiewicz mówi tak dziś Polakom i Polkom, chce się od Odebrać głos w sprawie przyszłości Westerplatte. A co to znaczy, odebrać głos Polacy? I Polki wybrali e, prawie 4 lata temu konkretną władzę, która jest odpowiedzialna również za politykę historyczną. Nie wiem dlaczego pani Dulkiewicz się wypowiada w imieniu Polki i Polaków. Ona ma mandat od, e, od Gdańska do sprawowania władzy i ja to szanuję. Natomiast w tej przestrzeni, za którą miasto Gdańsk jest odpowiedzialne na terenie Półwyspu Westerplatte, no nie działo się nic przez wiele lat. Proszę Ale zobaczyć. o co chodzi? Bo Jaka jest alternatywa? No, bo państwo chcą, żeby tam powstało muzeum z prawdziwego ja, ja zdarzenia powiem, muzeum ja na mhm. dzisiejsze czasy. Ja powiem, a jaka czego jest w takim alternatywa w tym zaaciekrzewieniu tym, tym e, przeciwko nam, różnych również samorządowców, którzy zamiast samorządem się zajmować, bawią się w wielką politykę i tym zacierzewieniu przeciwko tak zwanemu rządowi PiSu, bo e, tak nazywany jest rząd polski po prostu. To, z ich perspektywy to jest po prostu rząd PiSu, a nie rząd polski. Próbuje się sięgać do wszystkich instrumentów, jakie są możliwe, żeby się z nami konfrontować, i prawdopodobnie władze miasta Gdańska miały w planie zbudowanie własnego Muzeum Westerplatte na terenie, które dzisiaj jeszcze im podlega. To co, mamy się godzić na to, że będą no, dwa muzea Westerplatte, jedno państwowe, drugie samorządowe. To jest, to jest jakieś, jakieś, jakaś niezdrowa sytuacja wynikająca z niepo, kompletnie niepotrzebnych emocji politycznych, wynikających z niechęci do, do mojego rządu. Pani prezydent Gdańska zarzuca panu między innymi, że nie chce pan rozmawiać, hmm. nie chce pan prowadzić dialogu na temat przyszłości upamiętnienia Westerplatte, wzywa nawet do rozpoczęcia takich dialogu. Tak, ja e, spotkałem się z panią prezydent Dulkiewicz e, w Ministerstwie Kultury zaraz po jej wyborze na prezydenta Miasta Gdańska w marcu. I to kiedy, spotkanie dotyczyło właśnie. Kiedy, nie, jak... kiedy rozmawialiśmy o ECS-ie, o, o konflikcie wokół ECS i wtedy zaproponowałem, że jest jeszcze kwestia Westeplatę, warto porozmawiać. Proszę o jakiś termin spotkania, to wymaga dłuższej rozmowy. Wokół tej sprawy powinniśmy się dogadać, nie powinno być konfliktu, to jest zbyt ważne i zbyt symboliczne miejsce. Nie było odzewu, żeby, żeby taki czas znaleźć. Potem prosiłem również o to samo telefonicznie. Potem mój asystent parę razy dzwonił do sekretariatu. Pani prezydent też o to się dopominał i takiej propozycji rozmowy nie było. I teraz dopiero te propozycje padają, kiedy, kiedy złożona została specustawa i chcemy tę sprawę uporządkować. Z mojej strony taka wola do rozmów była nie została podjęta przez drugą stronę, ubolewam nad tym. Panie ministrze, ja chciałem pana zapytać no w kontekście też upamiętnienia Westerplaty, niezwykle ważnego miejsca dla historii Polski, o przekaz, który płynie z Gdańska, bo były ogromne kontrowersje wokół Muzeum II wojny światowej. W temu muzeum bardzo wiele osób, historyków, publicystów, ale też i polityków, i osób kultury zarzucało, że ten przekaz polski, polski głos w sprawie II wojny światowej jest tam zmarginalizowany, momentami wręcz wypaczony, że osoby z punktu widzenia historii polskiej, z Polski heroiczne bohaterowie, jak chociażby Rotmistrz Pilecki, są tam potraktowane w sposób taki bardzo, bardzo skromny, można powiedzieć, że nawet niemal że są nieobecne, ale też są inne sygnały, i jest wypowiedź ostatnia, niedawna wypowiedź zastępcy pana prezydent Dulkiewicz, pana wiceprezydenta Piotra Grzelaka, który mówił o odpowiedzialności Polaków za wywołanie II wojny światowej z kolei też bardzo. Często przez włodarzy Gdańska używana jest w takim bardzo pozytywnym kontekście nazwa Wolne Miasto Gdańsk, która sugeruje, że to było miasto wolności. A ja przecież każdy, kto zna historię, nawet w takim bardzo uproszczonej wersji, wie, że to przedwojenne, wolne miasto Gdańsk z wolnością, tolerancją naprawdę nie miało nic wspólnego. NSDAP święciła tam triumfy w wyborach, i było to miasto, które było zaprzeczeniem i wolności, i tolerancji. Skorzystałem z takiej okazji 1 września ubiegłego roku w czasie uroczystości pod pocztą polską, y, widząc, że na tej uroczystości siedzą przedstawiciele władz miasta Gdańska, żeby zaapelować, żeby zrezygnować z tego tworzenia jakiegoś kultu czy też... Y, sympatycznej, sentymentalnej atmosfery wokół Wolnego Miasta Gdańska. No bo ta nazwa tak. wyjęta z kontekstu dlatego, bardzo że kon dobrze Dlatego, byli. że w kontekście no, tysiącletniej już historii mojego pięknego miasta Gdańska, to był jeden z najbardziej ponurych okresów tego, w tej historii, tak? To było malutkie, agresywne, antypolskie, a od pewnego momentu również antyżydowskie miasto z atakami na ulicach, z rozbijaniem sklepów i tak dalej, i tak dalej. Gdzie, gdzie nastroje były takie, że władza hitlerowska doszła do, do rządów jeszcze zanim doszła do rządów w, w, w całych Niemczech. Więc to nie ma co wokół tego kultu budować. To było, to było ponure, antypolskie państewko, niesłychanie agresywne. Atmosfera tam była taka, że jak pocztowców na przykład już aresztowano i przepędzano przez ulicę Gdańska, to ludzie spontanicznie w szpalery się ustawiali, żeby ich bić, żeby ich opluwać i nikt, nikt ich do tego nie zmuszał. Taka tam była atmosfera e, nacjonalistyczna i antypolska, więc e, naprawdę to nie jest dobry czas. No dobrze, ale wolne miasto Gdańsk i jego granice są no, w pewnym sensie upamiętniane w, we współczesnym tam, Gdańsku. Mało tego, e, nawet włodarze innych miast e, nawiązują do tej nazwy. Ja już słyszałam nazwę Wolne Miasto Poznań. No tutaj rzeczywiście coś niepokojącego się dzieje, że właśnie w tym zacietrzewieniu przeciwko, przeciwko rządowi, który ja reprezentuję i naszemu zwycięstwu sprzed czterech lat, dostrzegam jakieś takie dziwne zjawisko, że samorządowcy, z, którzy wywodzą się z partii wobec nas oponenckich, czyli głównie z platformy obywatelskiej albo akolitów Platformy Obywatelskiej tak jakby chcieli budować, nie wiem, jakieś, jakieś alternatywne państwo w oparciu o samorządowców, tak. My organizujemy uroczystości na przykład ogólnopolskie 4 czerwca z okazji rocznicy, 30. rocznicy odrzucenia przez Polaków komunizmu. Oni się zwołują do Gdańska, tak jakby Gdańsk powinien być w tym czasie stolicą tych obchodów, a nie Warszawa. Przecież to były wybory w całym kraju, tak? I tam jakieś deklaracje będą podpisywać, jakiś mówiło się o jakimś ruchu 4 czerwca. Naprawdę samorządowcy powinni się zajmować sprawami samorządowymi i rozwiązywać problemy samorządów, a nie stawać w pierwszej linii walki politycznej. Od tego są partii, od tego jest polski parlament. A tymczasem takie zjawisko niestety bardzo dziękuję Pan minister Jarosław Senin, widzę szef Resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Gdańska na list, z listy prawa i sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.